Witam, z tej strony to Pudło. W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać kolejną bitwę historyczną. Chcę was wszystkich przeprosić, że tak długo nie nakręcałem kolejnych filmów, ale nie miałem zbytnio czasu. Dariusz uciekł po klęsce pod Isos na wschód ku Eufratowi. Aleksander tymczasem dalej zdobywał nadmorskie miasta wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Macedończycy kroczyli na południe ku Egiptowi, przyjmując w 332 roku przed naszą erą kapitulację kilku fenickich miast, w tym Damaszku. Oparł im się dopiero położony na przybrzeżnej wyspie Tyr, który jednak zdobyto po zbudowaniu specjalnej grobli łączącej go ze stałym lądem. Nieposłuszeństwo Tyryjczyków rozgniewało Aleksandra, który kazał wymordować ponad 8 tysięcy z nich, a z górą 30 tysięcy sprzedać w niewolę. Podobny los czekał mieszkańców Gazy. Przykład tych dwóch miast sprawił, że inne osady nie stawiały już poważniejszego oporu. Egipcjanie nigdy nie przepadali za perską władzą i z radością przywitali przybyć Aleksandra, który z kolei oddał cześć ich bogom i został przez wyrocznie w Shiva uznany za syna Zeusa. Zdobycie przez Aleksandra Egiptu dopełniło dzieła podboju całego wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, pozwalając mu ruszyć w 331 roku przed naszą erą do Azji, w pogoni za Dariuszem. Perski król nie próżnował i zgromadził kolejną potężną armię, z którą chciał zablokować marsz Macedończyków nad Tygrysem. Od schwytanych jeńców z wysuniętych oddziałów Persów Aleksander dowiedział się z niemałym zdziwieniem, że wojska Dariusza liczą nie mniej niż 1 000 000 żołnierzy i korzystają z wyposażonych w kosy rydwanów, słoni bojowych i potężnej ponad 40-tysięcznej konnicy. Perski władca wyciągnął wnioski z bolesnej lekcji, jaką odebrał pod Isos, i rozstawił swoje wojska w pobliżu wioski Gwagamela na szerokiej równinie, która miała umożliwić mu pełne wykorzystanie przewagi liczebnej. Aleksander ze zwykłą sobie brawurą maszerował całą noc na czele swej armii, aby zaatakować wroga rankiem 1 października 331 roku przed naszą erą. A więc tak, czeka nas bitwa pod Gaugamelą, to nasze siły, nie widać, małe. A takich rozmiarów jest armia perska. I to jeden z nich oddziałów. Tu jest drugi, a tu jest trzeci. Jak widać, mają wielką przewagę liczebną. Postaram się więc ich zniszczyć. It is 331 BC. Alexander's campaign against the Persian Empire is now in its third year and has brought the young king many victories. Alexander continues to lead his army deep into unfamiliar Middle Eastern territory. He is still only 25 years old. His scouts have brought him reports of a Persian force close by. Is King Darius, out to avenge his defeat at Issus. He has gathered around him a larger army than Alexander has ever faced before, comprised of troops from all corners of the Persian Empire. Darius has deployed his army across a wide plain and has specially flattened the field of engagement to create ideal terrain for his chaplains. Darius has lured Alexander to his chosen battleground, and his army far outnumbers Alexander's. The odds would appear to be stacked against the young pretender. But Alexander is confident. He knows his troops are superior. He has a plan to exploit the weaknesses of both the Persian army and its commander. Alexander suspects that Darius lacks personal courage and knows that the superstitious Persian troops are unlikely to continue to fight on without their king. If Alexander can chase Darius into flight, as he did at Issus, the Persian army will likely fall into disarray.
However, Darius is heavily guarded, and it will be difficult to break through to him. Alexander must outmaneuver or break through Darius's battle line in order to get to the king. Should he fail to rout Darius, the Persian army will march forward at full strength and engulf the Macedonians. Jak widać, jak słyszeliście, to będzie ciężka bitwa. Więc zaczynamy. Pozwólmy Persji zrobić pierwszy ruch. Jak wszyscy widzieliście, zostały nam gdzieś z dwa odcinki jeszcze do końca serii. Tak się zastanawiałem, co dalej kręcić i nie mam pomysłu. Może jak macie jakiś pomysł, to mi powiecie.
The gods have filled the enemy general with fear. Now he flees the field like a coward. Czyli ktoś z was ma pomysł, co mógłbym kręcić po tej serii, to proszę mi powiedzieć, bo ja nie mam całkowicie pomysłu, jak co kręcić. No i tak jak pewnie niektórzy zauważyli, z was został jeszcze jeden odcinek konkretnie. Albo dwa zostanie filmikiem.